Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu, a dziś z nami poseł Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniamy się, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry Państwu. Czemu ma służyć to zaostrzenie kursu wobec Unii Europejskiej? Pan użył wczoraj słów m.in. o tym, że gdyby Unia Europejska nie wypłaciła części głównej budżetu unijnego Polsce, to wyciągniemy armaty z arsenału, odpowiemy ogniem zaporowym. Bardzo ostro. Panie doktorze, no, trudno jest inaczej reagować, jeśli ktoś nie dotrzymuje słowa, ktoś nie dotrzymuje umów, ktoś przekracza granicę, którą nie powinien przekroczyć i dodatkowo jeszcze przedstawia kolejne żądania w momencie, kiedy nawet nie zrealizowano tych, do których zobowiązał się wcześniej. Więc trudno jest zareagować inaczej. Natomiast w naszej sytuacji, panie redaktorze, pojawia się już narracja o wychodzeniu z Unii Europejskiej i wprowadzeniu do wyjścia z Unii Europejskiej. Nic takiego nie ma miejsca, ani nie będzie miało miejsca, póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Polska będzie miała swoje miejsce w Unii Europejskiej i będzie w Unii Europejskiej. Natomiast chcemy, aby ta Unia Europejska była tym, do czego Polska wstępowała, czyli Europą państw solidarnych, a co spowodowało pańskie i innych polityków emocje? Czy to był ten wywiad szefowej Komisji Europejskiej, której mówi, że powinna być możliwość kwestionowania statusu sędziego? Czy coś innego się jeszcze w ostatnich dniach wydarzyło, że takie emocje, takie wypowiedzi padają? Panie redaktorze, to już jest, można powiedzieć, że kumulacja pewnych działań ze strony Komisji Europejskiej. Z naszej strony spełniliśmy wszystkie żądania, które Komisja Europejska stawiała w kwestii przyjęcia KPO, zresztą sama Komisja Europejska potwierdziła i przyjmując to KPO do realizacji, więc myśleliśmy, że kolejnym etapem będzie po prostu wypłacenie pierwszej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które Polsce, ale jeszcze jak i innym państwom Unii Europejskiej, nie zostały złożone, więc jak i innym państwom jeszcze chwilę trzeba poczekać. Panie redaktorze, ze słów między innymi pani przewodniczącej niedawno powiedzianych wynika, że i też tych skierowanych do posłów w Parlamencie Europejskim z lewej strony, bo tam było pismo, na które odpowiadała pani przewodnicząca i w tym piśmie chyba stwierdziła, że pieniądze nie zostaną w Polsce wypłacone. Więc to jest już wyjście poza te granice. Więc są pewne granice, których przekroczyć nie pozwolimy, albo też nie będziemy udawać, że jak to mówią w przysłowiu, ktoś na nas pluje, a my udajemy, że deszcz pada. No, na to nie pozwolimy. Panie sekretarzu, Jarosław Kaczyński powiedział wprost, że nie chodzi o zawieszenie płacenia naszej składki członkowskiej. To o co więc chodzi? Co pan nazywa ogniem zaporowym? Panie redaktorze, na szczęście w traktatach Unii Europejskiej, które leżą u podstaw powstania Unii Europejskiej, są inne argumenty, są inne możliwości, które można użyć, jest ich szeroki wachlarz i będziemy się starać używać wszystkich. W niedługim czasie będziemy o nich mówić konkretniej, natomiast w tej chwili tylko sygnalizujemy, że czas na ustępstwa nasze wobec Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej się skończył. Czyli z perspektywy czasu można powiedzieć, że premier Mateusz Morawiecki popełnił błąd, nie wetując budżetu, w którym jest nie rozporządzenie o mechanizmie błędu, warunkowości. Pan premier, nic takiego nie mówiłem. Chociażby dla samego tego faktu pokazania, jak w tej chwili działa Komisja Europejska i Unia Europejska wobec Polski pod przewodnictwem Niemiec, to opłacało się zrobić tak, jak do tej pory robiliśmy, czyli pokazywaliśmy z naszej strony dobrą wolę, natomiast z drugiej strony zobaczyliśmy pięść. Czyli czujecie się oszukani? Panie redaktorze, czujemy się jako członek Unii Europejskiej takiej może gorszej kategorii, a na to nie pozwolimy i nie tak się umawialiśmy z Unią Europejską, gdy do niej Polska wstępowała. Jeszcze raz powtarzam, Unia Europejska miała być i mamy nadzieję, że będzie. Cały czas mamy nadzieję, że będzie Unią Państw Partnerskich, czyli każdego traktuje się jak partnera, a nie jako państwo, które będzie robiło za wyrobnika
aby inni mogli na nim korzystać. Dobrze, te czasy unika, się skończyły. Unika pan odpowiedzi na pytanie, jak odpowiecie, skoro nie zawieszeniem składki członkowskiej. Panie redaktorze, jest mnóstwo możliwości. Niedługo będą pierwsze z nich, ujrzą pierwsze z nich światło dzienne. I wtedy będziemy patrzyli na reakcję Komisji Europejskiej czy i Unii bierzecie pod uwagę zawieszenia naszego członkostwa w tym systemie handlu emisjami CO2? Panie redaktorze, wachlarz jest szeroki. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Opozycja twierdzi, że to zaostrzenie retoryki jest spowodowane tym, że pomyliliście wroga. Że to nie Bruksela jest wrogiem, a Moskwa. Wam się coś pomyliło. Panie redaktorze, my nie mamy wroga, mamy nadzieję, w Brukseli. I sądzę, że Bruksela też nie traktuje nas jak wroga. Natomiast chcemy uczciwych relacji na partnerskich zasadach z i Komisją Europejską, i Unią Europejską. I dopóki takie nie nastąpią, dopóty też z naszej strony nie widzimy podstaw do tego, aby kłaść uszy po sobie i udawać, że nic się nie dzieje. No, od czasy poklepywania nas po plecach albo służenia jako garderobiany w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej się skończyło. Można powiedzieć, że Zbigniew Ziobro i jego partia Solidarna Polska mieli rację. Panie redaktorze, dziś trudno oceniać, kto miał rację, kto nie miał racji. Natomiast wiemy jedno, że działania, które podejmowaliśmy, pokazują prawdziwą twarz Komisji Europejskiej. A jednak człowiek z natury jest człowiekiem, człowiek powinien być z natury ufny i patrzeć bez podejrzliwości na drugą stronę. Myśmy tak się zachowywali. Jak widać, czasami to się nie opłaca. Czyli wcześniej należało posłuchać Zbigniewa Ziobry jednak. Panie redaktorze, dziś mamy taką sytuację, z którą musimy się zmierzyć i dziś mówimy jasno i stanowczo koniec z tym, aby Polska była tak, a nie inaczej traktowana przez Komisję Europejską. Z naszej strony wypełniliśmy wszystkie zobowiązania, do których byliśmy, do których się zobowiązaliśmy w trakcie konsultacji, rozmów z Komisją Europejską. Z naszej strony wypełniliśmy wszystko. Nie będzie z naszej strony żadnych nowych działań podejmowanych, a liczymy też na refleksję ze strony Komisji Europejskiej, bo tak jak pan redaktor wspomniał, wroga to mamy za wschodnią granicą Polski, czyli Rosję i być może w Brukseli i w Berlinie zapomnieli o tym, panie redaktorze, ale być może właśnie o tym zapomnieli w Brukseli, że wróg jest za wschodnią granicą Unii Europejskiej, a nie wewnątrz. Ale to pan mówi o wyciąganiu armat z arsenału w odpowiedzi na działania komisji. Armatami z arsenału są wszystkie możliwości, wszystkie argumenty, które i wszystkie działania, które są w ramach traktatów unijnych. I o tym mówię. Nie mówię o niczym innym. My nie wychodzimy poza traktaty i nie chcemy wychodzić poza traktaty unijne, co robi Komisja Europejska niestety. I to jest coś, co zarzuca się Polsce łamanie praworządności, a jak to mówią, nie widzą belki we własnym oku. Panie sekretarzu, czy możliwa jest zmiana premiera jeszcze przed wyborami, czy dopiero po wyborach? Panie redaktorze, pan prezes już wspominał o tym wywiadzie. W tej chwili tematu zmian w rządzie na stanowisku premiera nie ma. Na stanowisku premiera, bo pojawiły się informacje, że część europosłów Prawa i Sprawiedliwości chciałoby zmiany na przykład na stanowisku ministra klimatu. Panie redaktorze, nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie mam takiej informacji, natomiast ja jeszcze raz powtórzę, nie ma tematu zmian w rządzie w kwestii prezesa Rady Ministrów. Panie sekretarzu, Paweł Kukiz powiedział, że jeżeli nie wypełnicie zobowiązania wprowadzenia sędziów pokoju, to na przełomie września i października on jakby formalnie kończył współpracę, nie będzie już z wami głosował. To jest duży cios dla was, czy już sobie tak ułożyliście tą większość w parlamencie, że nie przeszkadza wam to? Panie redaktorze, pan przewodniczący Kukiz wspomniał październik, wrzesień. Do tego czasu ta kwestia będzie załatwiona. Tak? Sędziowie pokoju zostaną przyjęci? Panie redaktorze, będzie w pewnym pakiecie będzie to przyjmowane, ale mam nadzieję, że i w Sejmie, i w Senacie, no i też czeka wtedy
będzie oczekiwany podpis pana prezydenta też pod ustawą. Mam nadzieję, że do października ten temat zostanie rozwiązany, ta kwestia zostanie rozwiązana z obopólną korzyścią. Ja jestem akurat zwolennikiem sędziów pokoju, więc też tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. Mhm. Analizuje pan sondaże poparcia dla partii politycznych? Panie doktorze, zawsze zaglądam na nie, tylko że ja zawsze wychodzę z zasady, sondaże nie wygrywały, nie wygrywają i nie wygrają wyborów. Trzeba je śledzić, trzeba je analizować, natomiast... I zauważył pan trend spadkowy, czy nie zauważył pan? Sytuacja polityczna, panie dyrektorze, w obecnej sytuacji i politycznej, i gospodarczej, można powiedzieć, że sondaże pozytywnie zaskakują. Tak? Jest pan wciąż zaskoczony wysokim poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, jest trudna sytuacja, to trzeba przyznać, że jest trudna sytuacja i gospodarcza, i polityczna, i geopolityczna, i z którą mierzymy się już od kilku lat, bo mówimy o 2 latach pandemii koronawirusa, mówimy teraz o już prawie 5 miesiącach, niedługo będzie 5 miesięcy wojny, agresji Rosji na Ukrainę minie. Więc i to wpływa bardzo na sytuację i gospodarczą, na naszą gospodarkę, ale jak widać radzimy sobie jak możemy i są tego pozytywne efekty, choćby to, że mamy w tej chwili, wbrew temu, co niewielu sądziło i uważało, najniższe bezrobocie od 30 paru lat. Ale mamy też bardzo wysoką inflację, utrzymującą się na poziomie 15,5%. Chciałbym zapytać pana, jakie rozwiązanie Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził, by zmniejszyć inflację, by zmniejszyć tempo wzrostu inflacji? Panie redaktorze, w tej chwili inflacja jest, można powiedzieć, w takim momencie chyba kulminacyjnym. To też nie chcę zapeszać tu ani mówić o tym z pełnym optymizmem, bo nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie za miesiąc, dwa. Natomiast nasze działania były różnorakie, od pakietu antyinflacyjnego, obniżki podatków. Ale to wszystko jest leczenie skutków, panie redaktorze, a nie przyczyny. Ale to też wpływa. W tej chwili wprowadzono wakacje kredytowe. Też leczenie skutków. To nie jest leczenie skutków. Kolejny etap to jest... No jeżeli banki mówią, że wakacje kredytowe spowodują, że te podwyższone stopy procentowe będą obowiązywały dłużej. No, niekoniecznie będą obowiązywały dłużej. Nie wiem, skąd banki mają taką wiedzę, że będą obowiązywały dłużej. No jeżeli banki coś nie otrzymają 20 miliardów złotych z powodu zawieszonych rat. Jak widzę po zyskach banków, to chyba tam nie jest aż tak źle, jak banki to przedstawiają na przyszłość. Nawet Narodowy Bank Polski, prezesa Adama Glapińskiego, krytykował to rozwiązanie. Natomiast, panie redaktorze, z tego co wiem, też banki niedługo będą podnosić stopy oprocentowania lokat, więc w końcu wyrównywać mniej więcej do tego. No już to się dzieje od paru miesięcy. I to jest też jedna z metod walki z inflacją, więc tak zwane zatrzymanie pieniędzy nie na rynku, tylko w bankach, więc są różne działania, które były podejmowane i przez rząd, ale też i przez sektory gospodarcze, więc to musi iść w parze. Czy jest pan spokojny o najbliższą przyszłość? Panie redaktorze, spokoju to może to jest za duże słowo, natomiast można popatrzeć. Jest jakieś światełko w tunelu. Mamy nadzieję, że to nie jest światełko pędzącego pociągu. Oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję. Spokojnego dnia życzę.